Wiem nad tym, Paweł, że jako prezes FEN zatrudniałeś jednych z najlepszych polskich zawodników MMA w każdej wadze. Musiałeś z nim podpisywać kontrakty, rozmawiać, kłócić się, debatować, negocjować. Nigdy się nikogo nie bałeś, nigdy nic się nie wydarzyło i nagle przychodzi Adrian Cios i dostajesz pierwszy raz takiego potężnego liścia w swojej karierze. Wiesz co, jak ktoś jest z prawdziwą c***ą, to może tylko z partyzanta cię zaatakować. Tak? Ale tyle. No to był jego wielki błąd i będzie tego żałował. To wiadomo, już nie będę tego powtarzał, że w klatce go za to srogo ukaże, ale on teraz ma stres, będzie musiał z wianuszkiem ochrony do samej gali się bujać, bo jak tylko jeden moment nieuwagi gdzieś go dopadnę w kuluarach, to wymierzę mu szybciej sprawiedliwość. Jak mam to w dupie, że walka się nie odbędzie, czy to, że uwagi, lepiej, bo niech nie będzie czuj. Dobrze, uważasz, że uderzyłem... Upokorzyłeś mnie, ale dobrze, ale daj mi wytłumaczyć. Ja ci mogłem też w twarz uderzyć, nie zrobiłem tego, ci tylko odepchnąłem. Dałem ci wiadomo, szok ma swoje granice, chciałeś mnie upokorzyć i niestety poniesie za to konsekwencje. Także bądź czujny, do samej gali, niech cię ochrona pilnuje, bo tylko jeden moment nieuwagi, a prędzej czy później się zdarzy, a ja to wykorzystam. Widziałeś na zapleczu, co było od razu za Telbimem, uratował cię w ostatniej chwili, uratował cię ochronić, bo mi chwycił, jak już byłem tyle od ciebie. Ja ci tego nie odpuszczę. Dobrze, to chciałbym ci wytłumaczyć jak jedną rzecz. Jak jesteś ci pewny siebie, to zapraszam po programie, możemy od razu się... Nie ma problemu. Szybkoś. Dobra, spoko, to ja czekam. Halo? No, Filipek, witamy serdecznie. Cześć, Mateusz, cześć, Paweł, cześć, Cios Śmieciu. Kto tam, śmietniczku pierdolony? Słucham cię, pasikodziku. A Cios, jak ty możesz komukolwiek, ja już mówię, nie mam żadnej komitywy z Pawłem Myźwiakiem, często mieliśmy konflikt, ale jak ty kogokolwiek możesz nazywać od niehonorowych ludzi, no czy ty wstydu nie masz, Nie ma wstydu, ja muszę podkreślić, ale po co się podkreślić tylko do Filipka, zanim przyjdzie, chcę podkreślić, że Filipek jest osobą bardzo honorową, Paweł będzie teraz honorowych wyznaczał. Miał ze mną konflikt, tak, przegrał ze mną zakład i się ze mną rozliczył, co w dzisiejszych czasach jest naprawdę mało spotykane, szczególnie w tym frajerskim środowisku influencerów i tak dalej. Tak, nie, Filipek, kurwa, ma u mnie mega szacunek i pokazuje to na wszystkich ostatnich walkach. No nie wiem, chciałem mieć mega szacunek, to nie jest chyba jakaś wartość, którą można się chwalić. Kobi, to mógłbyś co po najwyżej buty czyścić. Pawle, a teraz rozmawiajcie. Posłuchajmy, Adrianie, odpowiadaj. Cios, a ty, co ty gadasz, kurwa, że jakiś Ferrari jest twoim kolegą i tak dalej, że ja ci wchodzę na jakieś relacje, jak ja właśnie sobie dzisiaj sprawdziłem, a Ferrari cię nazywał tchórzem, ty gadasz, że mu nie podasz ręki, kurwa. Posłuchaj, ja wcześniej odniosłem się do sytuacji, w której ja cię nie znałem, ty mnie nie znałeś i była sytuacja taka, że siedziałeś bodajże, nie wiem, to był Cage chyba, Fame, no nie chcę kłamać, był to jakiś program, w którym brałeś udział i powiedziałeś, czy tam wywiad i powiedziałeś, że Ferrari otacza się nielojalnymi osobami. Ja mówię, że podcaście z tej chwili. No to podcaście, dobrze. Fałszywymi osobami i wymieniłeś typu Cios, więc ja powiedziałem ciebie, jakim prawem śmieci w ten sposób mówisz, gdzie ja akurat, okej, na ten moment, może nasze drogi nie są po drodze, ale na tamten moment, który był, mega go wspierałem, dużo mu pomagałem i ty sobie nie zdajesz sprawy, w ilu prywatnych sytuacjach mieliśmy naprawdę wspólny język, a ty przychodzisz, śmietnik szukający atencji i będziesz mówił, kto jest lojalny, a kto nie jest lojalny. Ja powiedziałem, chłopie, zapraszam cię na konferencję, ja ci powiedziałem, że cię za... Posłuchaj. Piłuj mordę, bo ja, nie jesteś na mordę to masz ty, baranie, na ty, posłuchaj, ale to ty dzwonisz tutaj, Ciodonku, Ciakończóweczko, dzwonisz tutaj, ja cię zaprosiłem na następną konferencję, przyjdź, porozmawiamy prosto. Ale ty mnie nie musisz zapraszać, bo jak ja będę chciał, to ja sobie sam ale ty powiedziałeś, że chętnie przyjmiesz zaproszenie, że przyjdziesz na tą konferencję, więc wtedy sobie porozmawiamy i sobie prosto w oczy wyjaśnimy. Zobaczymy, czy prosto w oczy będziesz taki twardy i taki mocny, bo ty tam dużo siedzisz, zamknięty w pokoiku, patrząc w ścianę. Małolatek, nikim więcej, nowoczesnym, bo ty to nie robisz dla pieniędzy, tylko ty to robisz, dla zasięgów i się z tego właśnie wziąłeś. A skąd ty, wiesz, dlaczego ja co robię? Znawca wie, siedziałeś zamknięty w pokoju, wypuścili cię nagle i zacząłeś szczekać. W turnieju dostałeś w p***e, więc zapraszam ciebie, chętnie z tobą zawalczę. Jak już tego, nie wiem, jak go już nawet... P***e, to ty dostałeś w 13 sekund, od Saszy, chłopie. Wtedy fakty, przegrałem tą walkę, dużo wtedy imprezowałem, nie trenowałem, to jest fakt. Ale na ten moment, biorąc pod uwagę formę, w której jestem, rozpierdalam ciebie, rozpierdalam Miźwiaka. Dobra, 13 sekund, dobra, dobrze, zamarzenia nie karają, kurwa. Ale patrz, jakim ty jesteś niewdzięcznikiem. Prułeś się do Najmana, a wcześniej walczyłeś na gali u niego. Prujesz się do Pawła Jóźwiaka, a też się prosiłeś na walkę na gali, o walkę na gali u niego, kurwa. Przegrałeś z Cichym, stary. Nie wystąpiłeś na gali charytatywnej, kurwa. I tylko wycierałeś sobie mordę z biurkami na TikToku. Ty jesteś najobrzydliwszą osobą. Po pierwsze, żadnymi nic sobie nie wycierałem, niczym mordy. Po drugie,
czemu nie wystąpiłeś na tej gali charytatywnej? Posłuchaj, ja miałem chwilę później mieć walkę z młodym Magikalem. Byłem po kontuzji kolana i ja powiedziałem, że przekażę jakąś część pieniędzy w zamian za mój występ, ponieważ... Jezu, ale to bardziej, ale to bardziej się opłaci, ale ponieważ to bardziej się opłaci. Ale ja ci tłumaczę, to bardziej... Inaczej, to bardziej się... To inaczej, chodzi o występ, czy chodzi o cel? Dla mnie celem było pomóc. Jeżeli mogłem pomóc, mogę pomóc finansowo, mogłem pomóc finansowo, tylko bardziej to pomoże niż mój udział przy 12 innych zestawieniach w danym momencie. No nie wiem, jak coś podajesz chyba, no to powinieneś tam wystąpić do końca, a ty jeszcze potem sobie kręciłeś jakieś TikToki, dwa dni po ogłoszeniu, że nie wystąpisz tam, ale dobra. No tak, ale słuchaj, ja z organizatorem rozmawiałem, ja się dogadałem w inny sposób, powiedziałem, jaka jest sytuacja, powiedziałem, że nie ma problemu, ja chętnie na jeszcze jakiejś gali u nich zawalczę, a wesprę finansowo, więc prosiłbym, że jeżeli nie jesteś doinformowany, to się nie wpierdalaj, tak jak ci mówię, zapraszam cię na konferencję, porozmawiamy sobie wtedy prosto twarzą w twarz, zobaczymy, czy będziesz taki wyszczekany, jak cię z tego ciemnego pokoju w końcu wypuszczą. Zobaczymy, tylko od razu mówię, jeśli na mnie rękę jak na Jóźwiaka, to ty nie wystąpisz na tej gali. No dobrze, no to ja ci od razu mówię, że będę wszystkie te pieski szczekające karał. Cytując swojego idola, ty też dostaniesz liścia, od razu ci mówię. Tak jak ten śmietnik, tamten śmietnik, co dostał i każdy inny. Fifi, ja chciałem zapytać, czy ty nie boisz się w takim razie przyjechać? Ale zobacz, za tego co zrobisz za tego liścia? Kurwa, obiecuję, kurwa. Panowie, do tego dojdziemy. Zobacz, siedzisz, kurwa, kciukać się tam prawie. No to zobaczymy, kurwa. Policja dostała się, nie możesz pozbierać, jak mówi pan. Fifi, ty się nie boisz tak trochę przyjechać i spotkać się z Adrianem Ciosem? Ale czego ja się mam... No właśnie poinformował, że dostaniesz z liścia i cię ustawisz. Ja mam nakręci, kurwa, stary, albo nie wiem, albo... Shot to jest, kurwa, gościu bez honoru, który zasługuje na liścia i... I to, czy ja mu to zrobię w oktagonie, czy przed, to nie ma Filipku, żadnej... To jest zwykła pizda, nie zasługuje na to, żeby oktagon zlicieli, kurwa. Dlatego ja cię jeszcze pod galą rozpierdalaj, jak rozmawiam. Tylko, kurwa, moment nie uwagi, zobaczysz, kurwa. Cieś tam, Pawełku, to będziesz dał ich, kurwa, zarobisz, kurwa. Czekaj na kolej. Za te swoje, kurwa, pyskowania, kurwa, poniesiesz karę, kurwa, nie? To tam jeszcze kłapiesz? Fifi, czy jeszcze byś chciał coś powiedzieć na koniec swojego telefonu? Nie, jebać ciota i do zobaczenia. Cześć, Bartek z Wrocławia. Cześć, Bartku z Wrocławia. Do kogo masz pytanie? Do Pawła. A propos honorowego zachowania. Jedziemy. Mam takie pytanie. Chodzi o poprzednią walkę z Murańskim, którą przegrał, a później wygrał i wycofał się z tego wniosku, który mieli skasować. A co z ludźmi, którzy obstawili jego wygraną, po czym okazało się, że niby tą walkę wygrał i nie interweniował w tej sprawie, aby bookmacher wypłacił pieniądze dla ludzi, którzy na niego obstawili. Jasne, to ja powiem tak, ja rozumiem twoją złość, rozumiem złość tysięcy fanów. Uwierzcie mi, że nie ma w Polsce bardziej pokrzywdzonej osoby niż mnie. Ja bardzo przeżyłem ten wałek sędziowski i tak dalej, bo cała Polska widziała, że ja tę walkę widziałem, wygrałem. Widziało to też 6 niezależnych sędziów, ale niestety są tam też moi wspólnicy, a zmiana werdyktów się wiązała dla nich z bardzo dużymi problemami, między innymi przez różnych sponsorów i tak dalej. Mnie na pewno nikt nie przykupił, żebym nie wycofywał tego protestu. Po prostu nie chciałem im robić dodatkowego problemu. Ja schowałem swoją dumę do kieszeni, bo dla mnie przegrana ze starym ropuchem, kurwa, w tapologii zostanie do końca życia. I po prostu, żeby im nie dawać bardzo ciężkiego orzechu do zgryzienia, wycofałem ten proces, a nie po to, żeby ludzi skrzywdzić. Także wiecie, jeśli mówimy o honorze, to ja schowałem własny honor do kieszeni przede wszystkim, bo jedno moje słowo i ten protest, werdykt byłby zmieniony. Także ja tutaj właśnie uważam, że zachowałem się honorowo. Ja rozumiem ludzi, co stawiali na mnie, czują się wkurwieni, mogę ich tylko za to przeprosić, ale ja po prostu postąpiłem honorowo i schowałem własną dumę tutaj do kieszeni. No a ja uważam, że to wcale nie było honorowe, to było działanie na korzyść wielkiego bookmachera, który po prostu oszukał widzów i mam nadzieję, że po prostu rozliczą to po prostu przy następnych galach tego bookmachera, nie obstawiając po prostu. To jest wiesz co, mi też to się nie podoba, ale to nie możemy winić bookmachera za to wszystko, tylko winę ponieśli sędziowie, którzy byli zatrudnieni, niedoświadczeni, młodzi, nie byli zbriefowani i tak dalej. I ja na pewno w Federacji Prime doprowadzę teraz do tego, że więcej takich osób niekompetentnych nie będzie, bo na własnej skórze poczułem teraz, jak bardzo można być skrzywdzonym przez nieprofesjonalnych sędziów. I wiem teraz, jak to znaczy. Ja przez tydzień czasu, kurde, cierpiałem. Chciałeś być honorowy dla swoich wspólników, czy chciałeś być honorowy dla kibiców? Bo wiesz, o co chodzi? Tu się teraz to miesza. Dobra, to odpowiedz, Paweł, rasa porządnie, ponieważ mamy kolejny telefon. Dawaj. Chciałem się zachować honorowo, tak jak mi godność ludzka moja i zasady dyktowały. Nie myślałem o swoim egoizmie, okay. Bo jakbym kurde, myślał tylko i wyłącznie o sobie, to bym tego nie zmienił. Myślałem o moich wspólnikach i o federacji, okay. Którą oni ciężką pracą budowali, do której ja również przyłożyłem cegiełkę. I nie chciałem tego wszystkiego burzyć przez własne ego. Halo, halo, z kim rozmawiamy?
słyszałem tutaj przed chwilką jakąś dyskusję o honorze. Kto to jest? Co człowiek spisał zamiast twarzy może wiedzieć jest, o honorze? Ale nie, ja tu źle słyszę. Wie tylko tyle, że... Ale po co go tutaj... Kurwa, pół roku się z nim męczyłem przez dwie walki, cztery konferencje jeszcze. Tak, musisz pan uważać, ponieważ ta p***a... Że ja te jeszcze przed tym jak dostanie ciało. Najman, na trzy gale przegrałeś cztery walki, o czym ty w ogóle mówisz? Jak będzie z tyłu głowy, bo słuchaj, on drze p***a, ała, jak jeszcze nie dostanie ciosu. Więc to jest cały p***a patent, żeby spierdolić z walki. Raz mu się udało, spierdolił się na nosze i udawał nieprzytomnego. Także musisz samo bardzo uważać, bądź może spierdolić. Nie wiem teraz, co... Marcinku, jak to jest, że ciebie zawsze wszyscy oszukują? Jak zawsze. Albo spierdolić z walki z tego w prime'u, ale tam gdzie go wtedy wyjebałeś. Ale co ty gadasz? Właśnie, tam gdzie wtedy wyjebałeś. Ale jest takie przysłowie, jak ktoś się p***dom urodził, to kanarkiem nie zdechnie, no. Pan zadzwonił, dał ci otuchy. Nie pan, tylko kolega, to jest słowo. No kolega, to jest to, czego ty nie zdechniesz. Poczekajcie. Marcinie, ty oglądaj i komentuj, a ja zrobię panu face to face'a. Słyszysz? Powstań i go ocharchaj! Ty już się nabiegałeś, kurwa, maratończyku jeden. Pawle, zapraszam do face to face'a. Marcin Najman może komentować. Adrian Cios. Paweł, ładuj od razu do pizda! Ładuj na łeb! Musisz jeszcze z ochroniarzami pogadać, bo nie chcą współpracować. Nie chcą współpracować. Panowie, dajcie mi go na 10 sekund, nie? Jeszcze rozpierdolę. 10 sekund będzie leżał. Jeszcze kurwa rozjadę. No to dawaj, chodź. Ręce do tyłu. No chodź, co jak mnie trzymają? A jak mnie trzyma... No kopnęłeś pan ochroniarza w twarz, śmietniku, kurwa, ślepy. Ciebie, kurwa. Ty mi to teraz drugiego, kurwa, łajzo, nawet trafię. Ciebie, kurwa, będę... Nie, wiesz jak to się skończy? Że jeszcze sędziego będziesz na... Ale... To zobaczymy, kurwa, nie? Łachudro, kurwa, nie? Prędzej czy później przed warką się zagapisz, a ja tam... Ty się już zagapiłeś i przy pierwszej okazji ja się dostałeś. Ja będę polował na ciebie. Na co będziesz polował? Na ciebie. Na ciebie, kurwa. Na ciebie będę polował, nie? Człowieka bez twarzy, na ciebie. Nie, ale powiedz szczerze, jakie to jest uczucie mieć p*** zamiast twarzy? No spójrz, patrzysz w lustro i widzisz to. Paweł, patrzysz w lustro i widzisz. Jest jedno pytanie, to ciocia. Powiedz ty, jak ty jest mieć p*** zamiast twarzy? Zamknij mordy, śmietnik. Paweł, jak ty jest mieć p*** zamiast twarzy? Jedno pytanie, panowie. Proszę spokojnie. No dobra, niech panowie nam dadzą się zbliżyć. Dobrze, to panowie, podejdźcie do siebie w tak... Marcin, ręce za plecy, panowie, dajcie im chociaż podejść do siebie, bo oni nawet nie są w stanie zrobić kroku. Proszę, podejdźcie sobie. No i co? No i widzisz, ty nie zdążysz nic. No bo ja jesteś za wolny. Paweł, bo nie wiesz, ja działam. Jesteś za wolny, ale ty, bo widzisz, ja ci udowodnię, że ty jesteś za... Ja ci obskoczę sobie. Chwilę poczekaj. Dziękujemy panowie też, usiądźcie sobie spokojnie. Ale ja mam jeszcze jedno ostatnie zdanie do kibiców. Ty jeszcze tam jesteś, kurwa? Ja chcę się, przepraszam, już zapomniałem, że on tam w ogóle jest. To jest mieć zamiast twarzy. Jezus, kończ już. Dziękujemy wam za face to face'a. O, proszę. Nie, na to trzeba sobie zasłużyć. No, podłóż pysztydło. No dawaj, ty pysztek. Podłóż pysztek. O, proszę. No co ty, nic tu nie było, no przestań. Chodź jeszcze raz. Nie udało się? No jak się mogło udać, to jest kurwa... Ja myślałem, że ten prawy to doszedł. Nie, nic nie doszło. Nie doszło? No gdzie doszło? No i widzisz, za wolny jesteś, Pawełku. No za wolny jesteś, za wolny. Za wolny, bierz jak dziewczynka, jesteś za wolny. To jest game over twój. Twój game over. Jesteś za wolniutki. No to zobaczymy. Zobaczymy. Dziadziuś, game over już jest twój. No co, no i widzi. No czekajcie, oddech, dajcie mu. Jeszcze chcesz? Ludzie, zadajcie najważniejsze pytanie. Jak to jest mieć zamiast twarzy? Dobrze, panowie, siadamy na miejsca, bo... Ja widzę, Adrian, ty cały czas kusisz ten los, ty cały czas chcesz, czekasz, aż... Zobacz, on mnie nie złapie. Jest za wolny. Czy pan ochroniarz zasłania trochę kamerę? Za wolny jest. O! Nic za wolny? Adrian, sam... Ale nie trafiłeś! Sam chciałeś! Potknąłem się o kanapę, ty dostałeś, dziękujemy, panowie. Potknąłem się o kanapę, śmietniku, kochany.
Na konferencji trochę zelżało, natomiast dużo oliwy do ognia dał Patryk 2703, który stworzył materiał bardzo mocno popierający również Sebastiana. Sebastian, czy twoja narracja jakkolwiek się zmieniła po tej... Znaczy, ja nie szukam poklasku, po pierwsze. Ja nie prosiłem o ten materiał Patryka, żeby nie było wiadomo, o co chodzi. Nagrał go sam. No i okazało się, że pan Piotr to jest niezły aktor z tego wszystkiego. Ładnie sobie, Piotruś, wybrnąłeś, bo miałeś chwilę chwały. Wczoraj się cały dzień pewnie super komentarze, super wpisy, ale okazuje się tak, że polecałeś osobom chorym na depresję ogólnikowo wbijać w siebie testosteron. Potem, jak rzuciły się na ciebie media, rzucili dziennikarze, rzucili ludzie, zacząłeś zmieniać swoją narrację, ale i tak, świeżo po wydarzeniu, bardzo wulgarnie odnosiłeś się do ludzi, którzy cię krytykowali za to i po prostu przygotowałeś to sobie, wystarczyło powiedzieć przepraszam wszystkich ludzi urażonych, a nie uciekać. Tylko... Bo prawdziwy facet, tak jak ty mówisz, potrafi wziąć na klatę to, co mówił. Dokładnie, tylko że ja się nie czuję winny. To jest najważniejsze. O, no to jest twój najważniejszy problem, nie? To jest problem osoby na przykład twojej, która na przykład nazwała mnie k***ą, gdzie nie wiedziałeś, że to jest do osób, które mają stany depresyjne. Ja powiedziałem wprost. Piotrze, ludzie, nikt nie wie. Ludzie, którzy mają depresję, to jest choroba, ale nie osoby, które na przykład ja prowadzę i są na cyklach sterydowych, bo to było do takiego grona osób. Ale to jest teraz zmiana narracji. Ja mówię o tym, nie. Co było na filmie. Przesłuchaj sobie ten film. Ja wiem, bo ja to nagrywałem. I to nagrywałem pod wpływem jakiejś emocji, bo mój podopieczny źle się zachował. Zaczął mi płakać przez telefon, że ma tak... Wczoraj mówiłeś, że to było kierowane do twoich znajomych. Dokładnie, ale... A teraz mówisz, że podopieczny. Dokładnie. To było do jakby mojego podopiecznego, ale osoba, która ze mną rozmawiała, tak mnie wkurzyła, za przeproszeniem, że musiałem to nagrać, że po prostu to nie jest depresja, tylko ludzie sobie ją wmawiają. I temat depresji uważam za zamknięty, bo ja nie mam nikogo zamiaru tutaj przepraszać. To jest proste i logiczne. Zadam ci pytanie, bo powiedziałeś, że nie brałeś narkotyków, nie? Nie brałem. Mówiłem o tym okresie, gdzie obudziłem się z dnia na dzień i wydarzyło. Też złapali mnie za to ludzie. Mówią, strolowany, przecież paliłeś m***łane. Sam o tym mówisz otwarcie w YouTubie. Ja nie oglądałem... Paliłem, ale w depresję wpadłem rok później, gdy już paliłem długi czas. Dokładnie. A nie wiesz, jakie są skutki uboczne po na przykład marihuanie? Mi właśnie dużo ludzi mówiło na ten temat gdzieś tam w prywatnych wiadomościach. Ty, to był ćpun, napierdalał rychę cały czas, wpierdalał jak prosiak. Tak mi ludzie pisali na twój temat, to twoi znajomi. Ja nie jestem taki jak ty ze sterydami. Ja nie normalizuję marihuany, nie mówiłem, że palcie ze mną, że super. Ja otoczyłem się w gronie, w którym paliliśmy tylko ja przestałem palić, jak byłem jeszcze zdrowy. Rok później mi się coś wydarzyło z głową, więc mogę strzelać, czy to przez marihuanę, czy to może życie prywatne, czy to może moje ciężkie dzieciństwo doprowadziło do tego, że mi coś odpało. Okej, ale w tym momencie ile to marihuanę paliłeś? 2 lata. No to 2 lata non-stop być na takim gazie, to nie jest normalne. Ty myślisz, że co, odstawiasz dzisiaj marihuanę i się dobrze czujesz na następny dzień? No ale wiem. To nie wychodzi od razu, tak? Wiem, zadałem ci pytanie, wiesz, ale ja nawet nie wiem. Mój psychiatra też nie jest w stanie stwierdzić, od czego to się wzięło. Okej. A z psychiatrą też jestem szczery. Mówię, paliłem. Dobra, tylko teraz takie pytanie. Ktoś mi pisze, że... Widzisz, ja ci zadałem pytanie, bo ja nawet nie wiedziałem. Ty tam naskoczyłeś na mnie, tu depresja, tu kurwa. Ale ja nie naskoczyłem, ja chciałem skonfrontować z tobą. Tylko mnie nazwałeś kurwą i to za to będziesz już powiedziałem, chyba, wiesz. No, a co mówiłeś na konferencji ostatniej, że jak Mati, dobrze, że tego nie wyłapałem, jak Mati nas wywoływał na środek, że mnie zgwiesz w oktagonie. Nie powiedziałem, tak? Piotrek powiedział, że mnie zgwiesz w oktagonie. Dokładnie, będziesz tak po prostu rozjebany, że to by się nie popił w głowie, co to znaczy zgwiesz w oktagonie? To chodźcie, może spróbujemy. Co, teraz chcesz się spróbować? No to kurwa. No, poszło. No i kurwa, sierpa wyłapał się. Kurwa. Co to za front? Sierpa, kurwa. Jakiego sierpa, chłopie? Ciebie boję? Kurwa, tak stajesz. Ty masz tricepsy, kurwa, pochwal się ludziom. Kurwa. Nie ma skutków ubocznych po sterydach. To ci dzieci tricepsy spaliły, kurwa. Śmieciem to jesteś ty, kurwa, do kanalizy będziesz, kurwa, leciał. No, na zobaczysz. Leciał. Powiem ci, te co twoje? Jest. Widziałem twoje tarcze. Rusza się jak sztywny tor. Tutaj jest, kurwa, szybkość rozpierdolę cię, kurwa, w pierwszej rundzie. Chłopie. Ale zasapałeś się, kurwa, przez te 5 sekund, ja piłem, adrenalina mi skoczyła. Ja też się wkurwam, ale mi adrenalina nie skacze, chłop. A ja nie, ja mam ADHD, ja się nie potrafię panować, dziękujemy, kurwa. Panowie. Okay. Jest uderzenie. Tak. Gdzieś w oktagonie, kto tak mówi, kurwa? Normalnie, bo mnie nazwałeś kurwą. Tak. Nazwałeś mnie kurwą, dlatego ci powiadam, że powiedziałem, że jest w oktagonie. Dokładnie. Super. I dlatego tak powiedziałem. Piotrze, no. Ponieważ mamy telefon od twojego odwiecznego wroga, właściwie to my zadzwoniliśmy do niego, cały czas się domagał rozmowy z Patrykiem 2703. Dla wszystkich widzów, którzy nie znają sceny kulturystycznej, Bestia oraz właśnie Patryk to najwięksi możliwi wrogowie w internecie. Patryk cały czas punktuje Bestię za wszystkie jego możliwe wypowiedzi w internecie. 17, 17, 17, 20, 21, 22.
Jedzie. Witam serdecznie, witam Piotra, witam Sebastiana i witam ciebie, witam prowadzącego. Ja od razu, żeby nie przedłużać, bo mam sporo tych pytań, myślę, że dzisiaj dostanę troszeczkę więcej czasu. Tak pierwsze chciałem powiadomić Piotra, że no dziwnie jakoś to się składa wszystko do tych czynności seksualnych, bo powiedział Sebastianowi, że zgłosi Sebastiana, do mnie mówił, że będzie mnie dymał i oddawał na mnie mocz, tak aż będą Araby zazdrościć, a więc pomyślałem, no jednak trzeba ten telefon zrobić, pewnie Piotr się za mną stęsknił, bo cały czas myśli o tych czynnościach seksualnych, także porozmawiamy sobie, Piotrze, troszeczkę. Pierwsze pytanie do Piotra. Pytałeś, Piotrze, Sebastiana, czy nie wstydzi się rozebrać przed dziewczyną? Takie mu zadałeś pytanie na konferencji, to ja tobie zadam pytanie. A tobie nie wstyd wchodzić do walki z Sebastianem naładowanym sterydami? Ty musisz się wspomagać, żeby z nim wygrywać? O co chodzi? Taka sprawa, że jeżeli coś biorę, to jest moja sprawa. Jeżeli on coś bierze, to jest tylko i wyłącznie jego sprawa. Nie powinno cię to interesować. Tak samo wpierdalasz testosteron w dupę, więc wiesz, nie rób siebie naturala. Ale on nie bierze. Do ciebie mówię przy głupie. Rozmawiamy o tobie. A Patryk nie jest naturalny. Ty go wyzywałeś kiedyś od naturala jebanego. No nie może, jest naturalny. Tak, bo się śmiałem, że daje naturala, dokładnie. Aha, czyli nie jest. On zapomniał. A więc nie wstyd tobie, musisz się wspomagać, żeby wyjść z przeciwnikiem. Jeżeli biorę testosteron, to biorę tylko i wyłącznie w hormonalnej terapii zastępczej, TRT, po prostu, dokładnie. No dokładnie. 300 miligramów, słyszałem, terapia zastępcza chyba w twojej głowie nasterydowanej. Dobra, przejdźmy do następnego pytania. No. Nie wstyd tobie chodzić po siłowni bez tricepsów? Wiesz co, no jeden triceps zerwałem na treningu, a drugi triceps zerwałem akurat na macie, jak robiliśmy parter grappling, więc tutaj to ja... Tutaj pytanie, czy nie są to skutki uboczne brania potężnych ilości sterydów? Nie ma takiej opcji. Ja to zerwałem na treningu. Jak robiliśmy parter, kulaliśmy się, dostałem dźwignię, pociągnął mnie i zerwał mi triceps. Po prostu, zwyczajnie. Przecież jeszcze przed nim, zacząłeś trenować sztuki walki, miałeś zerwane dwa tricepsy. Nie kłam, Piotrek, no. Dwóch tricepsów nie miałem zerwanych. No właśnie. Zerwałem jeden triceps. A biceps gdzie masz? Jak? A biceps gdzie się zerwał? Gdzie biceps się zgubił? Mam bicepsy. Jeżeli mówisz o ostatnim zerwanym bicepsie, co zerwałem, którego teoretycznie nie widać, bo nie widać, stało się to na treningu, jak dawałem sierpa, odbiła mi rękę i zerwał mi się biceps, teoretycznie. Bardzo słabe te mięśnie, naprawdę. Nie, no słabe, nie trafić sierpem i się zerwa mięśnie od razu? Tak? Nie trafiłem sierpa i się zerwał. Trafiłem sierpa i zerwał mi się biceps. I to w większości przypadków. No to taka leśka. Że tak chłopie, no człowieku, no większość ma problemy takie i to niekoniecznie kulturyści. Większość fighterów ostatniego czasu też z trenerem rozmawiałem, to mówi tu poszedł biceps. Z drugiej strony frajerze jebany, niech nie interesuje cię to, co ja mam zerwane, to tylko napraw mitomanie pierdolony, psychopato ty, weź lepiej idź do psychiatry, bo tobie psychiatra jest potrzebny. Chciałem cię zapytać, bo sugerujesz, mam takie wrażenie, coś o tych tricepsach, bicepsach zerwanych, tak jakbyś chciał coś przekazać podprogowo. I teraz chciałem cię zapytać, o co dokładnie chodzi, bo ja na przykład nie znam też tego slangu kulturystycznego. Że Piotr Piechowiak może tego nie wiedzieć, ale ogólnie sterydy wzmacniają bardzo mocno mięśnie, ale nie wzmacniają ścięgien ani przyczepów. Dlatego on wszystko zrywa, bo to jest kompletny idiota, on nie potrafi trenować. Zawsze proszeniem idiota, bo ja z reguły go nie wyzywam. Ale gość nie potrafi trenować, dlatego wszystko pozrywał. To jest logiczne. Zaraz będzie tak myślał, że zerwie sobie mózg. Ale przejdziemy do następnego pytania. Piotrze, do twojej kultury, odnośnie twojej kultury, bo ty chcesz każdego bić. Mnie chcesz bić, Burnejkę chcesz bić, ja się z tobą słuchaj, nie chcę posłuchaj, bić. Posłuchaj przygłupie. Ty mnie słuchasz. Dostałeś propozycję walki ze mną. Ja nie skończyłem. Ale nieważne, że nie skończyłeś, idioto jebany. Psychopato ty, dobrze, to powyzywaj i ja skończę, tak? No, ty nie będziesz kończył. Ty chyba kończysz jako ostatni, baranie ty. Dobra. Posłuchaj, durniu. Sprawa jest taka. No co? Co jeszcze chcesz coś powiedzieć? No dopowiedz coś. No chciałbym. No to powiedz. Skończyłeś wyzwiska? A więc tak, chciałeś bić Burnejkę, chciałeś bić mnie, ty przynosisz... Dostałeś, propozycję walki ze mną. Dostałeś propozycję walki. Powiedziałeś, taką zaporową sumę, że oczywiście, jej nie dostałeś, a przydały by ci się, te pieniądze. Chciałem ci, dać zarobić, bo zapierdalałeś, na miotle, debilu ty, oszuście, pierdolisz, co bały, sprzedajesz, diety, takim, czubom jak ty. Masz kółko wzajemnej adoracji, wraz ze swoją kobietą i wysyłacie 300 wiadomości mailowych, bo nie potrafisz, chłopie, tolerować tego, że ktoś ci da jakiś komentarz, blokujesz każdego. Durny. Skończyłeś się pultać?
skończyłeś się pultać? Ale nie odpowiadam na twoje pytania więcej, psychopato. Dobra, chcesz każdego bić, chciałeś bić mnie, Burnejkę, ty przynosisz kulturystom wstyd, stary. Nie jestem kulturystą już, durniu ty. Kulturystyka to jest kultura ciała i umysłu. A ty każdego chcesz bić, ty się zachowujesz jak typowy koks idiota z lat 90. Zadam ci pytanie, Gdybyś na Słodkiewicza nie nagrał z kreatyną, czy tam z HMB materiału, to dzisiaj byś tu nie był. Durniu ty jebany. Przypierdalasz się do każdego. Do Burnejki, do Karmowskiego, do Mikulewicza, do mnie, do osób, które gdzieś są znane, tak? A co ty prezentujesz? Wychodzisz, nóg nie masz, masz nogi jak bocian. Takie memy o tobie powstają. Idioto ty zawodowy. Ale przygubię, nogi można... Trenujesz nogi, baranie jebany. Trzemny się tu czuję. Baranie jebany, trenujesz nogi. Trenujesz nogi, psychopato, oczywiście, że tak. Masz tak, to pokaż nogi, a nie powiększasz sobie, durniu ty, masz małe filmowe zdjęcia na Instagramie, jak lubisz oglądać męskie nogi, bo wiem, bo te gwałty, te Araby będą... Dokładnie bym się zlał na ciebie ciepłym moczem, durniu ty jebany. Oblałbym cię, do następnego pytania. Ostatnie pytanie. Ale kurwa, nie będę nic się opowiadał. Patryku, zadaj spokojnie. Piotrek, ty potrafisz liczyć do dwóch? Przejdźmy dalej. Nie, no to akurat liczyć? Głupie pytanie. 1-2, no bez przesady. No, tak, no, bez sensu. No jest w tym sens. Sebastian, jest w tym sens. Nie, bezsensowne te szpilki trochę, nie? 1-2, no ale... No. Piotrek, ile ty masz dzieci? Piątkę. Ile ty masz dzieci? Piątkę. No powiedziałeś ostatnio na konferencji, że jedno. No to mam piątkę i co cię to interesuje? Powiedziałem, że z tobą więcej kurwa rozmawiać nie będę. Temat uważam, że... Bo masz dwójkę, A może trójkę jeszcze mi powiesz? Masz dwójkę. To czemu się nie przyznajesz? No bo nie będę z tobą rozmawiał na ten temat. O co chodzi? To ktoś do ciebie się nie przyznaje, czy ty się do dziecka nie przyznajesz? Ja się zrobiłeś, przyznaję się do nie ciebie. Przyznajesz? Tak, ja się do ciebie nie przyznaję. No to może prowadzący, może Kanu ci rozpisze gdzieś tam na tablicy. Jeden dodać jeden to jest dwa, a więc ty masz dwójkę dzieci, a nie jedno. No to jak ty wiesz, że mam dwójkę, to niech tak zostanie. Natomiast Patryku, dostałem informację, tak, że faktycznie tutaj dostałeś bardzo ciekawą ofertę od Federacji Cloud i chciałem cię oficjalnie zapytać, jak już jesteśmy na wizji, dlaczego jej nie przyjąłeś, ponieważ no, widać, że emocje, mimo tego, że jesteście parę tysięcy kilometrów od siebie, naprawdę są ogromne. Powiem tak, ja pieniądze mam. To, co mówi tam Piotr Piechowiak, że jak gdzieś tam na miotle zamiatam, to mogę to robić w jego głowie, bo ja mam szacunek do ludzi, którzy sprzątają. On pokazał, że ja jest też idiotą, mam szacunek, tylko udajesz milionera, a każdy wiedział, gdzie pracowałeś i jak żyjesz, chłopie. Każdy zaczyna od zera, nie? No. Nie, okej, ja zdaję sobie, ja też zaczynałem od zera. Okej, tylko nikt nie pierdoli, że jest milionerem, gdzie jest zapierdalał na miotle, bo wszyscy wiedzą. Nie wstydziłbym się zapierdalać na miotle, być potem stanowisko wyżej, wspinać się, mieć cel, mieć motywację. A ty w ogóle nie masz, chłopie. Pierdolisz, Przed chwilą mnie obrażałeś, że... Dobra, powiem ci tylko tyle. Dostałeś, propozycję ze mną walki. Dlaczego, jej nie przyjąłeś? Bo co? Bo nie potrzebuję pieniędzy. Okej, a nie miałbyś ochoty sprawdzić się ze swoim odwiecznym wrogiem? Nie, ponieważ mam pieniądze, nie potrzebuję ich. Ja jestem człowiekiem, który nie potrzebuje więcej pieniędzy. Piotr nie potrafi tego zrozumieć. On założy, wiesz, łańcuch z tombaku, udaje kulturystę, idiotę lat 90. Myśli, że na kimś to robi wrażenie. Na mnie pieniądze nie robią wrażenia. Na mnie wrażenie robi szczęśliwa rodzina. Więzi rodzinne, szczęśliwa rodzina. Od każdej federacji miałem propozycję, od wszystkich federacji. Od jednej trzy razy, żeby była jasność. Dobrze. I to dosyć duże pieniądze były. Na sam koniec chciałem cię zapytać, jak to właściwie wygląda, ponieważ oglądałem twój wczorajszy materiał a propos tego, co właśnie panowie mówili na konferencji przed tym spotkaniem, które ma miejsce teraz. I ty użyłeś tam takich słów, że jeżeli Piotr by cię zaatakował, to nie musi się bać o to, że poszedłby siedzieć, ponieważ po takim ataku poszedłby leżeć. Rozumiem, co chciałeś przekazać, natomiast... Tylko zadam ci, durniu, pytanie jedno. Dlaczego wszystkich do sądu ciągniesz? Nabrajasz, a potem ciągniesz do sądu. Dobrze, bo cię obrażą, no bo... Wy... jedną rzecz. To podaj chociaż jedną rzecz. Dobra, wiesz o jakie osoby mi chodzi. Nie, podawaj. Szkoda mi czasu na ciebie. Czyli mnie teraz pomawiasz. No tak. Pomawiasz mnie teraz. Czyli mnie pomówiłeś teraz. Widzisz? Jakiś ciebie cwaniak? Dobrze. Czego się może spodziewać Piotr, jeżeli faktycznie kiedyś na ciebie wpadnie na ulicy? No to ja będę działał bez zasad. Także on... będę działał bez jakichkolwiek zasad, a więc on zobaczy, co znaczy gangsterka na ulicy. O, proszę.
Bo on, ten człowiek, co najwyżej, może się nałykać sterydów i udawać gangstera. A tak naprawdę on na ulicy, kiedy by miał z kimś stanąć w oko, to by był mięciutki. On bez sterydów może pojechać na łowisko sobie wędkować, co najwyżej. A więc jeżeli on tylko kiedykolwiek podejdzie do mnie i będzie chciał coś zrobić, to już nigdy więcej nic nie zrobi. Ja mu to obiecuję. To jest coś odpowiedzieć bez... Tak, mitoman. No. Patryku, chciałem ci bardzo podziękować za telefon. Tak. Rozruszałeś nam bardzo mocno. Na koniec jeszcze Piotr, pozdrów córkę Roxanę. Dzięki. Bo to trochę głupio, nie? Dzięki bardzo. Na razie. Robimy face to face, tak? Zapraszam do face to face. To nie bij partyzanta. Ja nie biję z partyzanta. Okej, ja też nie. To nie bijemy. Gotowy? Ja zawsze. Czemu nie ma żadnych śladów? Z kim sparujesz do mnie? Masz takich sparring partnerów wysokich jak ja? Mega. Fajna kietka. Dzięki. Dmuchana? Niestety nie.